byliśmy zaproszeni na kilka turniejów w Małopolsce i po prostu widzimy, że robi to niesamowitą różnicę, że chłopaki bardzo dużo się uczą. Znacznie więcej są w stanie się nauczyć na takim turnieju, gdzie rozgrywają kilka meczów pod rząd. Nawet jeżeli przegrywają, podnoszą swoje umiejętności i naprawdę robi to bardzo dużą różnicę. Poza tym podbudowują się, widzą, że potrafią stawać nawet z dużo lepszymi, potrafią walczyć. Nawet jeśli przegrają mecz, strzelają bramki, zdecydowanie jest to dobre i dla ich ego, i dla ich umiejętności. Ze sprzętem radzimy sobie sami. Sprzęt jest w gestii rodziców, przy czym na początek trenerzy mają jakąś pulę takiego sprzętu, który można dać chłopakom, żeby mogli zacząć, żeby mogli wejść na lód, zobaczyć, jak to wygląda. No a potem niestety rodzice muszą zorganizować to w swoim zakresie. Klub daje nam świetnych trenerów, którzy naprawdę rewelacyjnie pracują z dziećmi. Dzieci faktycznie szanują ich i czują respekt, znacznie większy niż do rodziców zazwyczaj. Klub daje nam lód, szatnie oczywiście i tak dalej. Natomiast sprzęt jest w naszej gestii. Klub też płaci za autokary, kiedy jeździmy na turnieje do zaprzyjaźnionych klubów. Jeśli chodzi o tydzień małego hokeisty, spotykamy się na lodzie w zależności od wieku. Najmłodsi się spotykają regularnie dwa razy i co drugi tydzień, czyli mamy zajęcia w każdy poniedziałek i czwartek i co drugi wtorek. Ten wtorek czasami jest zależny od tego, czy trenuje pierwsza drużyna, czy może starsze chłopaki przygotowują się do jakiegoś ważnego meczu, ale poniedziałek, czwartek zawsze, co drugi wtorek. Starsi chłopcy mają jeszcze dodatkowe treningi w środę, także generalnie jesteśmy na lodowisku co drugi dzień albo częściej, czasami nawet codziennie. No jak to jest być mamą hokeisty? Jest to wspaniałe. Czuję się wyjątkowo, że syn wybrał akurat taką dziedzinę sportu, bo tata mój był byłym hokeistą w Krakowie, więc zaszczepił mu od najmłodszych lat właśnie tą smykałkę do grania. Dużo czasu to nas kosztuje prywatnego, natomiast sprawia to ogrom satysfakcji mamy z tego tytułu, dlatego że syn żyje tym, mówi o tym, ogląda hokej, przychodzimy na mecze, kibicujemy. Tutaj idolem dla syna jest Radziszewski jako bramkarz Krakowi. Tu mamy kij nawet w domu, właśnie mąż niedawno powiesił na ścianie, więc cały czas wielkim sercem. No i do przodu, dzieci muszą mieć przyszłość, mamy nadzieję, że coś z nich wyrośnie, już będą przyszłymi młodymi hokeistami Krakowi, wychowankami. Mamy taką skryte nasze marzenie. A jako mami nie jest pani czasami przykro, jak jestem taki poturbowany, pobijany, wraca do domu siniakami w ogóle? No żal, bo strasznie, ale natomiast on tyle w to serca wkłada, że każdy siniak, każdy wysiłek, każdy pot dla niego jest ważnym elementem i składa się to po prostu na jego po prostu takie wyjątkowe doznania związane właśnie z hokejem. No ten sport jest kontuzyjny i z góry wiedział, że niestety jest narażony na to, że trzeba będzie się pojawiały te siniaki i kontuzje, natomiast przyjmuje to z ogromnym sercem i ja z rezerwą w związku z tym, że no trzeba, no niestety. Panie Danielu, no to chyba nie ma innej drogi dla rozwoju hokeja w Polsce niż właśnie tego typu akcje. No tak, bardzo cieszą takie akcje. Ja co prawda nie miałem takiej zabawy jak zaczynałem, ta cała przygoda z tym hokejem, mini hokejem można powiedzieć, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że któryś tutaj z tych chłopaków dorośnie i będzie go pierwszy różnie. Co trzeba zrobić, żeby takich małych hokeistów nie zmarnować, żeby ich właśnie zachęcić i sprawić, żeby byli dobrymi zawodnikami? Przede wszystkim takie akcje tego typu, wcześniej wymyślił pan Jerzy Mróg i tą inicjatywę tego mini hokeja jak najwięcej zachęcać swoje dzieci do uprawiania tej dyscypliny sportu. Przed nimi jeszcze dużo, dużo ciężkiej pracy, ale mam nadzieję, że przy trenerach, przy Marcinie Ciślaku, Stanisławie Urbanie wychowają na miarę Marka Stawiańskiego lub innych zawodników wspaniałych, którzy w przyszłości będą reprezentować Krakowie. Ktoś tu panu już padł w oko z tych wszystkich zawodników małych, którzy tu grają? Jest kilka chłopaków, którzy się naprawdę bardzo dobrze prezentują, ale tak jak mówię, przed nimi jeszcze długa, ciężka praca i myślę, że tutaj można wyłowić już wśród innych też drużyn tutaj w Chłonicy. Tutaj widzę też paru wspaniałych chłopaków, którzy mogą zasiedlić tutaj za niedługo, za kilkanaście lat już Ekstraklasy.
bardzo dobry turniej, przede wszystkim jeśli miałem możliwość grania z rówieśnikami z innych miast, także bardzo fajny turniej dla naszej młodzieży i oby jak najwięcej takich turniejów. Pana zdaniem, z Pana obserwacji, ilu z tych młodych ludzi, którzy tutaj występowali w tych czterech drużynach, no może kiedyś trafić do tego profesjonalnego hokeja, bo to parę osób niezłych było. A miejmy nadzieję, że jak najwięcej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj wyraźnie ta pierwsza drużyna Nowego Targu tak przodowała, natomiast wiadomo, że oni mieli najwięcej chłopców z tego 2003 roku, natomiast myśmy mieli jednak mieszane roczniki nawet do 2006, także no myślę, że przede wszystkim to jest nauka dla wszystkich drużyn, dla wszystkich chłopców, którzy brali udział w tym turnieju. Co zrobić, Panie Staszku, żeby tego talentu, tej ambicji i tej chęci gry w hokeja nie zmarnować, żeby oni się dalej rozwijali? No myślę, że przede wszystkim to jest nasza tutaj zasługa, na trenera Marcina też, żebyśmy tutaj jak najbardziej zachęcali te dzieci, młodzież do grania, a mam nadzieję, że właśnie takimi turniejami te dzieci jeszcze zrobią tego bakcyla i jeszcze będą częściej przychodzić na lodowisko i będą chcieli po prostu uczestniczyć w treningach. To jest najważniejsze w tym momencie. Ciężko jest taką małą zgraję opanować, bo oni każdy w inną stronę coś tam rozrabiają i... No tak, no wiadomo, jak dzieci, no to jest... No jak to młodzież, no wiadomo, oni są wszędzie, natomiast my staramy się jakoś najbardziej tutaj nad nimi zapanować i taką prowadzamy jakby małą dyscyplinę. Myślę, że już pomału tutaj to wychodzi, że jednak ta grupa jest i każdy już po prostu wie, co ma robić na tym lodzie.